Hej, yo, cześć, witajcie, Semakry Polska, to jest filmik z Ravi EU. O Boże, tak, po dwóch chyba miesiącach wróciłem sobie trochę do gry. Trochę, wiem, że to wszystko spieprzyłem co do tej serii niestety. Dzisiaj taki będzie informacyjny oraz zrobimy parę rzeczy, które już przygotowałem kiedyś na kolejny odcinek. Tak więc dobra. Kurde, od czego tu zacząć? Tyle do mówienia. Do opowiedzenia. Ogólnie mówiąc, seria będzie się strasznie rzadko pojawiała na kanale. To już wam mówię. No i cóż więcej, ja po prostu nie mam czasu za dużo serii. Jeszcze YouTube, jeszcze Battlefield, Pluton, wszystko. Ja nie ogarniam naprawdę. Ale cóż, no czasami będę tak wchodził na serwer, czasami coś tam zrobię na lewo, coś tam. Jak widzieliście przed tym... Albo nie, dobra, nieważne, nie będę tego wrzucał, bo nagrałem ostatnio sobie chwilę, jak wbijałem level 35. Dzisiaj w odcinku sobie trochę pobijemy, także tutaj nabo wam pokażę mniej więcej, ile ja tu ogarniam. Przypomnijmy sobie ekwipunek, dobry FMS, 31 średnie, kamyki plus 3 chyba, czy 4 już, nie 3 to są, niestety hełm nie zakupiłem. Nieszczęsna, bardzo dobra, 10 do PZ-a. Helta i obrony, więc switaśnie. Tarcza całkiem fajna. Odbicie ciosu oraz inteligencja, czyli nosurkę. To niestety jeszcze nie kupiłem nic ciekawego. Butki wybonowane, dwa helta, tylko mi chodziło o to. No i tutaj także helt. Tak, poza tym to nic ciekawego. Gdzieś tutaj ostatnio, jak otwieraliśmy w odcinku tutaj te szkatułki, wypadła mi chyba... Ale chyba, tylko chyba... Czarowane ostrze. Czy już nie mam? Nie mam, cholera. Dobra, skończyło się, trudno. I tak, co, czekajcie, to sobie przywołamy konika. Mam militara oczywiście, jeżeli pamiętacie. Skill nie wbijałem, bo nie miałem z czego po prostu. Tutaj mam kasę ze sklepiku, jak widzicie. Dzisiaj otworzymy trochę hematów oraz wbijemy sobie ten level najpierw. Wam pokażę mniej więcej, jak tutaj ogarniam. Pierścionki sobie oczywiście kupiłem. W ogóle sobie poty odpalę, bo mi padły już. Dobra, od razu lepiej. Jest power, jest moc. Jest pompa, a jakby inaczej. Dobijemy sobie tego levela. I tak, jeszcze patrzcie, tutaj już wbiłem 3-5 level. Oczywiście chciałem szybko wbić drugiego skilla. Tak więc zobaczcie, widzicie jak mnie bez NNO jadą? Ostatnio właśnie zrobiłem sobie także buffa, wbiłem mu 24 level. Nie pokażę wam go dzisiaj niestety. Czy czegoś nie założyłem? Wszystko mam założone, a mnie jadą, jakbym nago tutaj stał. Zęby orka są pałkę. No dal. Jeszcze jeden taki spotek, no szybko leci exp, ale do tego też trzeba mieć całkiem ładny tutaj ekwipunek, a ja niestety tego nie mam i skille przede wszystkim. Strach wbijamy na M, zobaczymy czy się uda. Weszło! Afi good! Yeah, dobra. Czyli już jest gitara. Już zabiłem was w końcu. Piekel. Aha, to zwykły chyba topór. Już myślałem, że jakiś super raśny mi wypadł. I tak, co jeszcze dzisiaj w odcineczku zrobimy? Oddamy orkowe zioło na badania i będziemy ulepszać tutaj takie śmieci, które mi dropły. U zwykłego kowala w M1 czy tam M2, nieważne. Zobaczymy, czy nam popali, czy nie. Zobaczymy, co z tych hematów także dzisiaj wypadnie. Dobra, strach, switaśnie. Teraz może lepiej troszeczkę będziemy bili. No się zobaczy. Wołajmy ich tu. Z buffem tutaj bije pół spota, tak powiedzmy. W ogóle tutaj jest tragiczny ten spot, bo jestem tutaj oczywiście, bo my jesteśmy w Dżiniu, czyli w raju chyba. Ja już nawet nie pamiętam. A tutaj jesteśmy na spocie tak jakby żółtego królestwa. Tak jakby. Albo czerwonego, nawet już nie wiem. Patrzcie, a i lepiej teraz jest, a no mniej mowy w nas, także bije. Dobra, dobijmy ich tutaj, skwaśmy ich i polecimy sobie ulepszyć tutaj te itemki raz, dwa. Może tak będzie szybciej, nie wiem. Dobra, level up, 36. Bardzo ładnie. Ogólnie ja zacząłem expić, bo chcę zrobić gildię i sobie tutaj dropka dodać, żebym nie miał żadnych problemów, bo wiecie, jak ktoś was zaprosi do gildii, to zaraz wypadacie, nie? I tak to już bywa. Dobra, zmieńmy może sobie tutaj to. Czekajcie, muszę na laptopa patrzeć, bo tutaj mi się coś robi, co wam nie powiem. O. No super, mi tu zlagowało. Tam, nasi jak są, to dobrze. Bo nienawidzę, jak tutaj
trzy z przeciwnego królestwa wpadają. Lecimy do M1 najlepiej. Pierwsza wioska, kontynuujemy. W ogóle nie wiem, jakie H wbiłem. Jak coś, to może na rynku coś kupimy. Kanał drugi. Łe, no to lipa. Na H1 wszyscy siedzą zawsze ze sklepami. Tutaj ogólnie mówiąc jest 3 razy więcej sklepów niż na metku.pl. Ale nie wiem, czy to plus, czy minus. O, pierścionka zdejmiemy. Ogólnie czekajcie, czy tutaj są gildie. Wykupili, czy nie? Tylko nie wiem właśnie, czy oni chyba... Nie wiem, dobra. Przejdziemy się tam do tych gildii i zobaczymy, czy oni mają jakiegoś kowala od broni. I po prostu wkujemy sobie. Mam tutaj także bodzia ze schemata. Może jak będziemy mieli plus 8 coś, to walniemy na 9 bodziem. No dobra, na pewno nie mam tej książeczki. Nie mam. O, ale patrzcie, możemy strach przeczytać. Nie pomyślmy. Dokładnie. Tego się spodziewałem. Nic nowego. Dobra, tak więc jak macie strach, to mi piszcie w komentarzu, ale tak hurtem, nie? Jak macie, to nie wiem, tak z 20-30 książek, to wejdę na gierę i kupię od was po prostu. Tylko nie wiem, po ile jest strach. Się okaże, że po 100 milionów i dopiero będzie. Serio, przejechałem tu, a tu żadnej gildii nie ma. Dobra, tam widzę jakieś gildie. To sobie fikniemy raz, dwa. Zdaj mi te klopsy, bo mnie tylko spowalnia. Czekajcie, czekajcie. Tak, koziki mi dropły z tego. Normalnie z orków tych zwykłych. FMS mi dropnął z bez specjalisty, który obok się zrespił. A łuk mroku to ja nie wiem skąd mam. Nie mam pojęcia, ale też mi gdzieś tam dropnął. Nie wiem, czy to też z bez specjalisty, czy ktoś wyrzucił, ja podniosłem. Już sam nie pamiętam, szczerze mówiąc. Zaczniemy od najgorszego, czyli zaczniemy od łuku, potem to i potem FMS, czyli najlepsze na koniec. Zobaczymy, na ile wejdzie. Dobrze, itemsów nie trzeba. Płatnesz. Płatnesz? Od czego on był? Nie, to był zbroją. No. Jak tu będzie znowu zbroja, to się chyba zdenerwuje. Chyba, że w ogóle nie ma. Broń mistrz, dobra. No to jadymy, kociaczku. Dobra, plus 3, uwaga, uwaga. Czemu mi procenty pokazuje? Co, jakieś haki mam włączone? Nie. Gdzieś na hakach się nie gra, nie wiem, o co chodzi. To chyba tak jest. Nie. Ja w każdym bądź razie na hakach nie gram. Nie wiem, czemu mi te procenty pokazuje. To chyba tak jest. O! Na 5 spalił. Dobra, jedziemy z kuzikami. 98% to musi ulepszyć. 98% musi ulepszyć. 98% znowu musi ulepszyć. No. Łapaj na dyńkę. 86% musi ulepszyć. No, jakby nie. 76% musi. Cholera! Kurde, ten gildyjny jest gorszy czasami niż ten zwykły. FMS są drogie, 10 000. Mógłbym go sprzedać takiego, w takiej postaci. No ale zobaczymy, mamy go plus 5. Zobaczymy, plus 6. Kurde! Już myślałem, że będzie 8, bo bodziem bym go zrobił. Dobra, trudno się mówi. No i to był z dropa, tak więc nic nie straciłem. Tylko 10 milionów, jakbym go sprzedał. O. Dobra. A więc czekajcie, coś jeszcze mamy tutaj ciekawego do zrobienia. Aha, jedziemy oddać zioło przy okazji. To oddamy i idziemy otworzyć hematy. Hematów mam 20. Zobaczymy, to mam na sklepy, tak więc mam nadzieję, że coś ciekawego nam tam lotnie dzisiaj. Bo ostatnio to pamiętam, że jak otwieraliśmy, to była wielka tragedia i tyle. A zobaczymy, musi być coś ładnego. Z 6, z 9 może, żeby tam dodań było, albo zmian bonusów, to się będę cieszył. I tyle. O, lagy. Zbroje. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. W depo mam jakieś ciekawe rzeczy do PRL-e, pamiętam. O, Boże, Boże, Boże. Muszę lukać na laptopa, bo mnie też zbanują w innej gierce. Dobra. Jedno orkowe zioło. Ja nie wiem, z czego to wydropiłem. Czy z tych zwykłych orków, czy z tych czarnych nabo. Nie wiem. Biłem, biłem, biłem. Kiedyś patrzę na ekipunek, patrzę. Orkowe zioło. Dobra.
Tak zadziała, nie zadziała. Trzeba kliknąć, dobra. Dobra. Co najgorsze, trzeba co 5 godzin dostarczać. Dobra, tak więc ja idę na sklep. Boże, jak ja miałem ID. Dobra, już pamiętam. Dobra, widzimy się za sekundę. Dobra, jest, zalogowałem się tylko i patrzę. Tutaj mam tą swoją bufkę 2-2. 40 minut jej biłem, ale niestety na boją ekspiłem i tam wiecie jak to jest. Niestety wszyscy z królestwa się napiżdżają. Tutaj nie, to nie to, Boże, nie ta postać, Boże. Ale zobaczymy, czy coś tutaj mamy. I zaraz wbijam nas z shopa. Aha, czy tu mamy rudę, miedzi i diamentowe, które nie możemy otworzyć. No nice, po prostu, no nice. Dobra. Czy to konto w ogóle? Tak, mam 1000 minut. O! Jestem no life'em. Dobra. Co my tu mamy w ogóle? Możemy sobie popatrzeć. Tutaj mamy hematy, które będziemy otwierali. Tu nic ciekawego. O, KD plus 5 dropu kiedyś, marmur. Instrukcja, czerwona zbroja to nie. Sunuzi to też się na razie. Dzika suka. Zbroje, które dropy ostatnio nam. Jest moc. No 4-2 założymy. Se wybanuję i gitara będzie. Te buciki muszę sobie przełożyć. Tak, co to jeszcze za marmurki? M1, dobra. Tak więc wiecie co, zobaczę czy ja mam otwarty. Pokaż, dobra. Będziemy tak patrzeć, dobra. No, raz kozi śmierć. Długo to dropiłem, pamiętam, ale... Buty wiatru, szczęśliwa moneta, peleryna, rada pustelnika, peleryna, zwój egzo. Szczęśliwa moneta, peleryna, buty wiatru, wzmocnienie przedmiotu, pełna mikstura, rada pustelnika, zaczarowanie przedmiotu, pełna mikstura, mamy cholera, nieładny. Peleryna, zwój egzo, peleryna, mikstura i pierścień doświadczenia. Okej, okay, czyli 100 pelerynek sobie wydropiłem, kolejne buciki do zestawu i 3 dodania i 3 zmianki. Słabo. Czekajcie, czy my mieliśmy coś do bonowania tam, powiedzcie mi. Możemy coś dzisiaj wybonować, czekajcie. I to uczynimy. Może tą zbrojkę sobie wybonujemy już na zapas. Czekajcie, co ja tam miałem do bonowania jeszcze? Kolczyków nie będę bonował, bo to się... Hełm, ale hełmu nie mam, ciekawego. Dobra, czekajcie, co my tu jeszcze mamy? Pierścionek i jakieś tam duperele. Egzo, to... Czekajcie, to było, że... Czy nie trzeba czekać, czy że zwiększa ten? To moglibyśmy coś poczytać. Strach na przykład. Albo nie, to już sobie... Wiecie co, nie będę takich rzeczy sprzedawał. I nie wiem w końcu, czy opłaca się selać, czy otwierać te hematy. Jak ma się dużą ilość, to lepiej otwierać. Ale jak ma się tak z 10-20, to lepiej sprzedać i mieć tam jakieś 15 milionów zawsze. 15 i 15 zawsze się dodaje i... Raz się trochę dropnie, raz trochę, raz więcej, raz mniej i zawsze kasa będzie, smalec będzie, nie? Czy ja coś jeszcze dzisiaj wam mogę pokazać w tym odcinku? Niestety chyba nie, nic ciekawego już nie mam dla was, co bym mógł wam przedstawić. Zaloguję się jeszcze na moją surkę i zobaczymy tam na miejscu, czy coś możemy jeszcze wybonować, tak więc cięcie. Dobra, wracamy sobie, jesteśmy na H1, czyli gdzie są sklepiki. I tak, jeszcze chciałem wam powiedzieć, bo ostatnio pod filmem, tym ostatnim, co był dawno temu, pisaliście mi, bo ja się pytałem, co lepsze, żebym nosił złote kolczyki z intem, czy lepiej, żeby ebonitki plus 6. Jak widzicie, tutaj mamy tylko siłę i peżeta trochę, a tutaj inta, więc ja nie wiem, czy więcej walić, czy więcej healtha mieć 400 tylko. Tak w ogóle, czekajcie, zobaczymy sobie, co jest do ulepszenia. Rybia oś i oczy pająka. Czekajcie, jak będzie coś na rynku, to ulepszymy zaraz. O, sobie poprzeglądajmy sklepy, ogarniemy. Boże. Czekajcie, 21 dodań, 20 kaka, to tanie. To jest drogie jak szczaw. Patrzcie, zwykły FMS plus 3, 7 kaka. To ja za tamtego plus 6 bym dostał z 10. Mamy tutaj plus 9, jakie ładne ludzie robią to. No, ale trzeba się niestety namęczyć, żeby coś fajnego tutaj wykombinować. O, patrzcie, jakie tanie. Czekajcie. Po 4 kaka tylko. Albo czekajcie, żeby sobie przeczytać tą czarowane, sobie kupimy zaraz. Jak znajdę gdzieś tanio oczywiście, bo jak znajdę za kilkaset milionów, to nie.
Strach widzę, że jest drogi. Czerwona zbroja to była. Żeby, tak wiecie, dłuższy odcinek po prostu był. Jak tak rzadko, to niech będzie chociaż dłuższy. Dobra, szukamy. Boże, ile tego. No, zresztą też mam dużo na sprzedaż, tak więc... Ale ja się za bardzo nie orientuję w tych cenach, tak więc... Będę musiał najpierw poprzeglądać, pozapisywać cenę karty, dopiero wystawię sklep, żebym się nie walnął, że coś kosztuje, nie wiem, 5 milionów, a ja za 500k sprzedałem. No zasadzka. To nie wiem, czerwona zbroja, strach. Po 2, 3,5 miliona. Właśnie, co byśmy mogli wybonować? Tarcza jest, to jest, tego nie będziemy bonować, bo to jest siepałka, niczym szef. To, no ja tam plus 0, to niech... No ładne, ale niestety ja nie skorzystam. Tutaj mamy coś ciekawego, nie mamy. Tutaj będzie jakiś kur na mnie. Chyba nie, no oczywiście, że nie. Rady, jak widzę, chodzą po 3kk, jak i zwoje EXO. Ale to... A tutaj w ogóle małże są dosyć drogie. 8kk, zawsze coś. I tu wybonowane, ale to jest siepałe. Ja chcę najpierw... Kurde, nikt nie ma oczu pająka i tego. Nikt z surowcami nie stoi. 3200, oj. Tutaj jak widzicie, mam PT tego. Z buffem, jak spiliśmy. Scheißung. Szukamy. Zbroja. A strach jakiś tu widziałem chyba. Nic ciekawego dzisiaj nie ma. Jest rano oczywiście, jest 10 rano. No 11 zaraz. Tak więc to pewnie dlatego. Małżyczki, łe, tu za 6,5, a tam gościu mówi, napisał w sklepie, że tanio i po 8, no. To... Oj, chyba nie znajdziemy. O, jest czarowane. Ale drogie w cholerę. O, ja bym takie coś chciał mieć. Widzę, że czarowana zbroja jest w cholerę tania. Nie wiem, czy to jest rozsądna cena. O, tu sklepiki się pojawiły. Jakie baki. W ogóle jak wbiłem na serwa ostatnio, to niestety konik mi umarł i musiałem wydać chyba 4kk za zioło. Ale cóż, dobra, musi być impreza na tym, więc kupimy sobie tę książkę. Wiem, że to pewnie przepłacam dwukrotnie, ale cóż, raz kozie śmierć. Nie pomyślmy oczywiście, dobra, trudno. Ale coś ciekawego na odcinku musi być w końcu. To, a tu nagle za 100k będzie, nie? Dobra, czekajcie. Co możemy wybonować w końcu? Czekajcie, co potrzebujemy na tą bransoletkę? Shurikeny z plusem, łe, to nie. A co potrzebujemy na to? Bo jakby na 9 wbić, to już coś to jest. Coś ciekawego, nie? Dobra, wiecie co? Ja potrzebuję ile tego? Potrzebuję ości i oczy pająka. Ja spróbuję zamotać to, więc cięcie z dwóch. Dobra, wracamy sobie do nagrania. Wiecie co? Tak jakoś mi się podoba ten handel tutaj w tej gizie. No kurde, naprawdę Metin to jest coś. To jest gra, jest moc, jest pompa. Dobra, wiecie co? Kupiłem tutaj od kolegi Hopsika oczy pająka za 300k. Bardzo miło mi się z nim rozmawiało, tak więc pozdrawiam cię, jeżeli kiedyś to obejrzysz. Tutaj kupiłem od jakiegoś typka, nie tego. Czekajcie, jeszcze sprawdzimy szczęście. Za 300k jedną oś, byłem tam pod rybakiem, tam ich pełno stoi. No i mieli na szczęście. Czekajcie. Nie można? Można zmienić na tym levelu? Łe, dobra, no to szkoda, że nie można szczęścia sprawdzić, albo gdzieś u kogoś innego. Dobra, walić szczęście. I tak go nigdy nie mam, więc by mi nie pomogło. Czyli palimy ebonitki na 8. No cóż, raz kozie śmierć. Oczywiście spaliło. Właśnie ten hopsik, co mi mówił, przed chwilą rozmawiałem, kupiłem od niego oczy pająka, mówił, że dzisiaj zrobił ebonitki na
48 i sprzedał za 40 kaka, i teraz właśnie poluje na kolejne i je będzie robił i sprzedawał. Tak więc dobry deal, aczkolwiek nie dla takich osób jak ja, bo niestety ja mam zawsze pecha, jak widzicie. Co my? Aha, bo levela mamy, dobra, dobra. To czekajcie. Właśnie, napiszcie mi w komentarzach teraz, czy mam ciskać w smoczy wir, bo wiecie co, patrzcie, jak bijemy spot, lurujemy, nie? Bije nas dosyć dobrze. Wsiadamy, walimy wir, szybko wsiadamy, dobijamy i spot praktycznie dead, a zależy na czym jesteśmy. Jak jesteśmy na czymś, co jest bardzo silne, na przykład trzykrotnie od nas, no to niestety nic nam to nie da. Tak więc piszcie, czy w smoczy wir, czy dawać w zbroję, bo zbrojka ponoć bardzo, bardzo się, a ja nie jestem tak bardzo to jest zaawansowany, jeżeli chodzi o surę WP. Tak więc piszcie mi i w kolejnym odcinku coś tam wymyślę, coś wymyślę, nie wiem co jeszcze będziemy robili, ale coś spróbuję ogarnąć. Dobra, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć, pa pa. Łapka w górę, jeżeli się podobało.